Tegoroczny Sylwester w Krakowie odbędzie się aż w trzech lokalizacjach. Kontynuujemy tę tradycję, już można powiedzieć, i tę formułę, bo sprawdziła się w poprzednich latach. Tak więc poza tym, że jak co roku spotykamy się na rynku głównym, spotykamy się też w Nowej Hucie, w Alei Róż oraz na rynku podgórskim. Tam właśnie na rynku podgórskim wielki bal. No i ze względu na to, że to będzie całkowicie otwarta przestrzeń, nie trzeba tam będzie mieć żadnych wejściówek, nie będzie też sprawdzania przed wejściem do samej strefy imprezy. Natomiast przypominamy, że w dwóch pozostałych lokalizacjach, czyli w Alei Róż w Nowej Hucie oraz na rynku głównym w Krakowie, no, będą podwyższone warunki bezpieczeństwa. A teren imprezy na rynku głównym w Krakowie nie będzie można wnosić żadnych przedmiotów niebezpiecznych, a sam teren imprezy będzie strzeżony przez ponad 200 funkcjonariuszy ochrony, Straży Miejskiej, Policji oraz strażaków. Warto pamiętać, że nie będzie można wnosić ze sobą szklanych butelek, petard, żadnych narzędzi, które są zakończone w ostry sposób. No i oczywiście także niestety parasoli. Tych krótkich i tych dłuższych. Jeśli chodzi o lokalizację w Nowej Hucie, to tam przed wejściem do namiotu oczywiście też będą sprawdzane torebki oraz plecaki, dlatego pamiętajmy, żeby nie mieć ze sobą przedmiotów niebezpiecznych. W tym roku, tak samo jak w latach poprzednich, w Krakowie nie organizujemy oficjalnego pokazu pirotechnicznego. W związku z tym prosimy też, żeby nie przynosić ze sobą żadnych fajerwerków oraz petard oraz po prostu nie strzelać tymi fajerwerkami w całym mieście. Przypomnijmy, że Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, który podjął decyzję o tym, że nie będzie organizować pokazu pirotechnicznego. W związku z tym, że scenę zaczynamy budować już 27 grudnia, czyli od razu po świętach, niektóre ulice mogą być powyłączane z ruchu. Tak więc na sam teren imprezy 31 grudnia będzie można wejść od strony ulicy Floriańskiej, od strony ulicy Anny, Wiślnej oraz Grodzkiej. Natomiast pozostałe ulice będą drogami wyjścia oraz ewentualnymi drogami ewakuacyjnymi. Na terenie imprez będzie zlokalizowany punkt medyczny, ten, który będzie na rynku głównym w Krakowie, niedaleko Sukiennic. W związku z tym, że staramy się, żeby co roku ten Sylwester w Krakowie był coraz bardziej dostępny dla wszystkich osób, na płycie rynku głównego przygotowana została strefa dla osób z dysfunkcjami ruchu, czyli specjalny podest. I tu przypominamy, że jedna osoba niepełnosprawna lub z dysfunkcją ruchu może mieć ze sobą jedną osobę towarzyszącą, no niestety ze względu na ograniczoną pojemność tej strefy. Natomiast w tym roku także tłumacz języka migowego oraz pętla indukcyjna, tak żeby ten Sylwester naprawdę był dostępny dla wszystkich. Zapraszamy na Sylwester w Krakowie w tym roku w trzech lokalizacjach. No i oczywiście po szczegółowe informacje zapraszamy także na stronę sylwester.kraków.pl, gdzie poza line-upem oczywiście także wszystkie szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa i regulaminy imprez.